Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Kasper Musialik i zapraszam Państwa na kolejny film z serii Środa z Fusion 360 Pro Tips. Zapraszam Państwa do zasubskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze Państwo tego nie robicie. Co środę na tym kanale będą pojawiały się filmy, krótkie filmy z Fusiona 360 prezentujące nowości w oprogramowaniu, ale również prezentujące funkcjonalności, które w Fusionie są od dawna. Będziemy pokazywać, jak można je wykorzystywać, jak one działają i tak dalej. Przechodząc już do tematu dzisiejszej prezentacji, chciałbym Państwu zaprezentować absolutną nowość, funkcję, która została dodana do Fusiona wraz z ostatnią aktualizacją pod koniec listopada. I na czym ona polega? Od jakiegoś czasu na świecie dosyć modny tematem jest sztuczna inteligencja. I Autodesk jako producent Fusiona 360 również rozwija algorytmy sztucznej inteligencji, które mają Państwu pomóc w pracy projektowej. I jeden z takich algorytmów został zaimplementowany do Fusiona. Już pokazuję, o co chodzi. Chcielibyśmy zrobić dokumentację techniczną do takiego modelu kostki. Jak to się robi? No możemy kliknąć w nazwę pliku prawym klawiszem i wybrać opcję Create Drawing. I do tej pory mieliśmy tutaj opcję tylko dostępną manual, czyli zrób ten rysunek techniczny ręcznie. Od tej najnowszej aktualizacji pojawiła się tutaj opcja automatycznego generowania rysunku technicznego. Wybieram ją sobie, wybieram sobie tutaj template z moją tabelką rysunkową i klikam OK. W tej chwili uruchamiany właśnie jest ten moduł Drawing Automation, który będzie nam na bazie tych algorytmów tworzył automatycznie rysunek do naszej części. Jak to się skończy? Zobaczcie, wyskoczył tutaj komunikat. Klikam Open Drawing. Chwilkę muszę poczekać. OK. I mój gotowy rysunek. Słuchajcie, nie ma co ukrywać. Ten algorytm nie jest jeszcze idealny. Ja już go trochę potestowałem i bardzo dobrze sprawdza się przy prostych częściach. Tam w zasadzie jest w stanie wyeliminować pracę inżyniera w całości, czyli zrobić rysunek techniczny, który jest całkiem dobry, który jest całkiem dobrze zwymiarowany. Przy bardziej skomplikowanych bryłach, no nie zawsze wszystko mi się podoba, jak to zostało zrobione, ale zobaczmy, jakie mamy możliwości jakby poprawienia tej sztucznej inteligencji, tak? Po pierwsze, mamy tutaj Edit Auto Dimensions, takie okno i możemy wybrać sobie styl wymiarowania, który nas gdzieś interesuje. Podstawowy, domyślny, tutaj zaproponowany to jest od linii bazowej i ta linia bazowa ustawiona jest w lewym dolnym rogu każdego rzutu. No i rzeczywiście widzimy, że te linie są w ten sposób wymiarowe generowane. Mógłby być to wymiar łańcuchami, symetryczny, czyli od symetrii jakieś wymiarowanie, ale też bardzo fajnie często się sprawdza opcja symmetric, jeżeli nasz model jest symetryczny, z baseline dimensions. Więc możemy wybrać albo taki jakiś wymiar gabarytowy tylko sobie złapać. Wybieramy sobie styl wymiarowania, który nas interesuje. No i teraz mamy jeszcze dodatkowo suwaczek, który możemy sobie zmniejszać albo zwiększać ilość wymiarów, która pojawia nam się na modelu. No może być tak, że ta sztuczna inteligencja sobie poradziła całkiem dobrze, więc będziemy chcieli wziąć dużo wymiarów, a może być tak, że no nie do końca nam się podoba to, co zostało wygenerowane, więc w ogóle te wymiary zminimalizować i zostawić sobie ich tylko kilka. Klikam OK. I to, co jest fajne, to, że rysunek został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, nie znaczy, że ja nie mogę teraz sobie go dowolnie edytować. Ja mogę z tym rysunkiem zrobić teraz wszystko to, co do tej pory mogłem robić w Fusionie 360, jeżeli chodzi o rysunek, tak? Czyli poprzemieszczać sobie te rzuty, tak? Nie podoba mi się, że tutaj jest linia niewidoczna jako przerywana. Klikam sobie w dany rzut, zmieniam sobie to ustawienie. To jest akurat rzut bazowy, więc zmienię ustawienie dla wszystkich rzutów pomocniczych. Co jeszcze mogę zrobić? Mogę sobie tutaj włączyć na przykład linię pomocnicze w otworach. Chciałbym sobie dodać jakiś wymiar, czy dodać jakiś rzut, nie ma najmniejszego problemu. Dorzucimy sobie tutaj na przykład widok izometryczny gotowej części. Możemy zrobić, że ona będzie cieniowana. Możemy zmienić skalę na 1:1. OK. I mamy ten
element 1 do 1. Więc tak jak widzicie, ja sobie troszkę już testowałem ten moduł. Przy prostych częściach naprawdę radzi sobie świetnie. Przy takich bardziej skomplikowanych częściach no będzie tutaj trzeba troszeczkę ten efekt poprawić. Ale ta funkcjonalność nie jest tylko ograniczona do rysunków pojedynczych części. Popatrzcie, tutaj mam złożenie. W ramach małej dygresji powiem krótko o nakrętce i podkładce. Jeżeli Państwo oglądaliście poprzednie filmy, to już wiecie, jak tutaj zostały te elementy wstawione, ale jeżeli nie, to zapraszam do pierwszego filmu z serii Środa z Fusion 360, w którym prezentowałem nowość, jaką jest opcja dodawania elementów złącznych zaimplementowana w końcu do Fusiona, czyli w tej chwili można już śrubki, nakrętki, podkładki dodawać bezpośrednio z biblioteki Fusiona 360. Wracając do tematu, chcę wykonać rysunek takiego złożenia, prawy klawisz, Create Drawing, automatyczny i OK. Również muszę chwilę poczekać. Teraz generowane są gdzieś w tle te rysunki i za chwilkę pojawi się komunikat, że są one już gotowe do przejrzenia i ewentualnej edycji, tak? Tutaj są już takie części bardziej skomplikowane, zobaczymy jak sobie z tym poradził. OK, klikam opcję Open Drawing. OK, jeszcze chwilkę, close i mamy pierwszy rysunek złożeniowy. Możemy sobie wyłączyć tutaj, żeby nie był to rysunek cieniowany, tylko normalny, techniczny. Mamy tabelkę części, przechodzę dalej. Mamy jakiś rysunek z wymiarami gabarytowymi. Oczywiście tutaj również, jeżeli jest taka potrzeba, mogę sobie zmienić sposób, w jaki te rzuty są wygenerowane, ewentualnie na przykład doznaczyć marki dla osi, tak, czy linie pomocnicze dla osi. Jeżeli jakiegoś wymiaru mi brakuje, na przykład chciałbym tutaj mieć jeszcze wymiar średnicy tego kółka, nie ma problemu, mogę go dołożyć. Przechodzę na kolejny rysunek, no i tutaj ewidentnie widać, że ten że jest miszmasz z tymi wymiarami, tak? Więc ewidentnie tutaj nie do końca ten moduł sztucznej inteligencji sobie dobrze poradził z tym rysunkiem. Ale co ja mogę zrobić? No mogę tutaj zmniejszyć ilość tych wymiarów praktycznie do zera, zaakceptować, no i już manualnie dokończyć pracę nad tym modelem, tak? Czyli wyłączymy sobie linie niewidoczne, oznaczymy sobie, a w zasadzie możemy to zrobić automatycznie. Tak, nie chcę, że automatycznie akurat w tym przypadku, więc dorzućmy sobie tutaj marki, tak, no przeklikując mogę w ten sposób to zwymiarować, dołożyć odpowiednie wymiary i poprzez ręczną pracę nad tym rysunkiem jestem w stanie oczywiście wszystko zwymiarować tak, jak to działało do tej pory, tak, ale Fusion i tak w tym module automatyzacji fajnie pomógł, od razu stworzył ten rysunek na odpowiednim arkuszu, dobrał sobie skalę tak, żeby to się tutaj mieściło i żeby dało się to fajnie zwymiarować. Idziemy sobie dalej. Tutaj mamy oponę. Z oponą jest taki temat, że w tej chwili jeszcze w tym Drawing Automation on nie umie robić przekrojów. Wiem, że Autodesk nad tym pracuje, żeby właśnie ten moduł umiał również robić przekroje w rysunkach, no ale w tej chwili jest to jeszcze niemożliwe. W tym rysunku no ewidentnie chciałoby się tutaj mieć przekrojoną tą oponę, żeby właśnie móc wymiarować jej wysokość, ale co ja mogę zrobić? Mogę całkowicie usunąć sobie ten rzut, dorzucić sobie tutaj ośkę i zrobić sobie po prostu samemu, wygenerować sobie widok w przekroju, pyk, OK i zwymiarować tutaj wysokość tej oponki, tak? Dorzucić sobie tutaj odpowiednio jeszcze oś przez środek. W Fusionie można je tak fajnie wydłużać. No i w zasadzie poprzez dodanie jeszcze kilku wymiarów ten rysunek również byłby gotowy. No niewątpliwie przyspiesza to dosyć mocno tutaj pracę, jeżeli chodzi o działanie w Fusionie, tak? Patrzymy sobie tutaj na taki stworzeń. No jest tu kilka wymiarów, które są niepotrzebne, tak?
Ten zewnętrzny raczej też nie ma sensu. Wiemy, że tutaj jest po prostu nagwintowane to na pewnej długości. Wyrzućmy sobie po prostu wymiar tego walca. On jest taki troszkę mniejszy. Widocznie tak mi się to narysowało. I ewentualnie tutaj ten wymiar, na jakim to jest gwintowane. Mogę również dodać oś symetrii, bo jest to model symetryczny. Pyk. Jak widzicie, kilka poprawek i gotowe. Idę sobie dalej. To jest dosyć ciekawe, bo to jest element blachowy. I zobaczcie, że dla elementu blachowego program raz, że zrobił oczywiście rysunek wykonawczy, jak ten element powinien wyglądać, ale zrobił nam też rysunek z rysunek flat pattern, tak, czyli rozkładu płaskiego naszego arkusza blachy. Mamy tutaj, proszę zobaczyć, zaznaczone linie gięcia. Te linie gięcia są tutaj w tabeli gięcia. Oczywiście akurat ułożył nam ten model w taki sposób, że te wymiary są takie dosyć specyficzne, ale tak jak mówiłem, jesteśmy w stanie sobie to dowolnie edytować. No ja jestem ciekawy tej technologii, bo no to jest pierwsza wersja i powiedziałbym, że radzi sobie całkiem dobrze. Uważam, że jest w stanie przyspieszyć naszą pracę. Jeszcze nie całkowicie wyeliminować konstruktorów, ale na pewno przyspieszyć pracę, szczególnie w przypadku tych łatwiejszych części, i z niecierpliwością czekam na kolejne update'y, jeżeli chodzi o tą technologię, i jestem ciekawy, jak będzie sobie radziła. W dzisiejszym filmie to wszystko. Jeżeli mieliby Państwo jakieś pytania odnośnie Fusion 360, to w opisie do tego filmu są informacje kontaktowe, pod którymi można się z nami skontaktować, i zapraszam do kontaktu i do pracy w Fusionie. Do zobaczenia. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.